jak przygotowania do obozu z Powiedkinem? Czy jak w ogóle ta propozycja padła? Skąd to się wzięło? Zadzwonił do mnie taki trener z Brooklynu, czy by chciał jechać. Poniedziałek, czy tak jak najbardziej. Nowe doświadczenie, więc muszę czekać. Kiedy następna walka? Początek stycznia lub koniec. Słyszeliśmy, że również w styczniu do ringu wraca Artur Szpilka. Czy ma szansę jeszcze się kiedykolwiek z Tobą spotkać w ringu? Jak najbardziej, tak. Wszystko zależy od kolejnych walk. Musi się odbudować i jak najbardziej, tak. Jakie byś mu dał rady, żeby się odbudował i przygotował dobrze do następnej walki w styczniu? Co musi poprawić? Nie, on ma swoich trenerów, ma tego sztab i myślę, że będzie tych ludzi słuchał i oni mu doradzą. A jaki następny twój przeciwnik będzie? Czy coś wiesz? Nic na razie. Na razie skupiam na wyjeździe do Rosji, że tam jak najlepiej, najwięcej złapać doświadczenia i, no i dobrze zaboksować w styczniu. A obóz ile będzie trwał w Rosji? 4 tygodnie. Chcę jechać do Tomka na chwilę i później na mecz Polski z Urugwajem. Później jadę do Rosji, później wrócę na galę do Częstochowej i później z powrotem. A tu przyszedłeś kibicować swoim kolegą? No, tak? Oczywiście, no jest kolegą. No, Steve Bujaj, co walczy z Sebastianiaka, też jest moim kolegą, więc myślę, że będzie dobra walka. A ogólnie trzymam kciuki za Polkami. Czy oglądając walki bokserskie z siedzenia kibica przeżywasz bokserskie emocje, czy jako bokser zawodowy inaczej patrzysz na to? Strasznie nie lubię, wolę być w ringu i to robić, więc... Czy wolisz oglądać, jak ktoś jest bity, czy bić? No bić, oczywiście, że bić.